World League of Players, and Audiogenix. Cześć, jestem Michał Przygocki, a dzisiaj zabiorę Was na okrążenie po brazylijskim torze Interlagos. Także wyjeżdżamy na prostą startową, otwieramy DRS i tutaj zaraz będziemy jechać przy prawej stronie maksymalnie, aby nie spowalniały nas te bumpy na torze. I dojeżdżając do jedynki, nieco za 50 metrem hamujemy, zaczynamy skręcać, tutaj bardzo ważna jest trakcja, teraz dwójka, no i maksymalnie trójka po tarkach. Tam gdzie się da, tam to robimy. Otwieramy system DRS i do czwartego zakrętu teraz hamujemy na setnym metrze i próbujemy jak najbardziej pojechać po tarce. Mi tutaj troszeczkę nie wyszło, ale zyskałem troszeczkę czasu na wyjściu. Skracamy oczywiście piątkę, no i teraz w szóstce, 50 metr, składamy się, zbijamy bieg przez siódemkę, no i do ósemki teraz maksymalnie wychodzimy i maksymalnie ścinamy ten zakręt. Znowu tutaj po tarce tyle, ile dała fabryka, no i dziesiątka, ślepy zakręt, również hamujemy podczas skręcania, bardzo trudne zakręty. No i znowu wychodzimy maksymalnie po tarce, no i do zakrętu numer 12, troszeczkę ślepy moim zdaniem. No, tutaj mogłem zdecydowanie więcej prędkości wynieść, można tam o wiele szerzej wyjść. No i prosta startowa, otwieramy DRS i maksymalizujemy zysk cały czas obecnie przy lewej stronie. I to by było okrążenie po torze Interlagos.